Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich apostołów: Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: Pójdź i siądź do stołu? Czy nie powie mu raczej: Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił? Czy dziękuję słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono. Słudzy nieużyteczni jesteśmy. Wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. Relację Pan-sługa Jezus w dzisiejszej dobrej nowinie przekłada na relację Bóg-człowiek. Być może zbyt często zapominamy, że Bóg jest naszym Panem. Oczywiście wiemy to. Nawet modlimy się, często nazywając Boga naszym Panem. Ale czy za słowami idą nasze czyny? Czy rzeczywiście Boga traktujemy jako swojego Pana, a każde Jego polecenie jest dla mnie rozkazem, którego wykonanie sprawia mi ogromną radość? Wewnętrzna radość i pokój ducha są znakiem, że kocham naszego Pana. Jeśli w Bogu widzimy przeciwnika i ciemiężyciela, to serce nasze napełnia się lękiem i złością, a czasami nawet nienawiścią. To były uczucia, które pojawiały się w sercu Lucyfera. Właśnie dlatego sprzeciwił się Bogu i opuścił służbę u Niego. Między służbą Bogu a lucyferiańską niewolą nie ma przestrzeni do zagospodarowania. Oznacza to, że albo wybieramy służbę Bożą, albo śmierć w otchłani. Bóg jest Panem radykalnie różnym od ziemskich władców. Nie jest On tyranem, który gnębi swoich poddanych, ale jest prawdziwym Ojcem dla swojego ludu. Z troską pochyla się nad każdym ze swoich dzieci, nad każdym z nas. W innym miejscu Ewangelii Jezus obrazowo przedstawia dobroć Boga jako tego, który sam się przepasuje i usługuje swoim dzieciom na uczcie niebiańskiej. Bóg sam w osobie Jezusa Chrystusa daje nam wzór pokory. On uniżył samego siebie, stając się sługą. Naśladujmy Go.